to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Nie zmieniaj biegu rzeki. Mówi się czasem, że kijem rzeki nie zawrócisz. I jaka mądrość w tym znowu jest. Pewnego razu mistrz zabrał swojego ucznia nad rzekę. I pokazał mu rzekę i powiedział: zobacz, w tej rzece mieści się cała prawda naszego życia. To jest bieg naszego życia, którego nie da się zmienić. Nawet jeżeli byśmy chcieli płynąć pod prąd, to niestety, ale biegu rzeki się nie zawróci. A my czasami w życiu nie chcemy płynąć z tą rzeką i walczymy z tym swoim życiem i siłujemy się i próbujemy pod ten prąd, a to jest takie proste. Wystarczy się poddać biegowi wydarzeń. Jeżeli poddamy się biegowi i płyniemy z nurtem, to wszystko jest naturalne, to wszystko jest spokojne, to wszystko toczy się swoim rytmem. A jeżeli my walczymy z życiem, jeżeli my zmagamy się i robimy coś wbrew sobie, wbrew właściwie takiemu naturalnemu tokowi, no to wtedy się umęczymy, a i tak daleko pod prąd nie upłyniemy. Więc może warto zastanowić się, co jest Twoim nurtem życia, co jest istotą tego nurtu i poddać się, niech się płynie. Puścić się wręcz, niech się dzieje to, co ma się dziać, bo to jest takie naturalne i takie proste. I to nam nie wymaga wcale od nas wysiłku. A takie zmaganie się i płynięcie pod prąd, no niestety do niczego nie prowadzi. Możemy dostać zadyszki, a i tak daleko pod prąd nie upłyniemy. Więc poddaj się biegowi, niech wszystko płynie z nurtem i niech dzieje się tak, jak ma być, tak, jak ma się dziać, bo wszystko ma swoje miejsce i czas. Miłego dnia.